To jest punkt piąty. To jest projekt uchwały w sprawie korekty uchwały, która dotyczy zadania profilaktyka zdrowia. Przed chwilą uchwałą przyjętą zmniejszyliśmy środki na profilaktykę zdrowia 5000, to o czym Państwu mówiłem. I proponujemy jako zarząd, żeby dotychczas środki zaplanowane w sposób następujący. To były szczepienia 12 tysięcy, profilaktyka warstwy 8 tysięcy, profilaktyka prewencja i wykrywanie chorób układu krążenia 5 tysięcy, profilaktyka pełna profilaktyki astmy i chorób alergicznych 5 tysięcy, żeby zmniejszyć w ten sposób, że ze szczepień zmniejszamy z jednej kwotą 2 tysiące, czyli zostaje 10, profilaktyki warstwy 1000, zostaje 7 i z pozostałych dwóch również po 1000, także zostaje po 4000 zł. No w naszym przypadku taka propozycja powoduje tyle, że nie przekreśli szans realizacji tych zadań, takie wydarzenia, jakie byśmy oczekiwali. I tutaj jeszcze od razu w imieniu zarządu autopoprawkę zgłaszam, tutaj bardziej taką redakcyjną, natomiast do paragrafu pierwszego, do paragrafu pierwszego, tu jest w nawiasie, zadanie priorytetowe ustawy profilaktyka zdrowia, uchwała numer, tutaj dopisuję po prostu dzisiejszą uchwałę, w nawiasie, ta uchwała zmienia obecną uchwałę, znaczy dotychczasową uchwałę, dlatego też musimy się na nią powołać. Uchwała, oczywiście tam paragrafy też się zmieniają, paragraf pierwszy, paragraf drugi i paragraf trzeci, bo tutaj ma błąd redakcyjny. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej funkcji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, drodzy Państwo.